Wiecie, co ma wspólnego moodboard ze stylizacją ślubną? Nie? Koniecznie zobaczcie ten materiał. Od 5 lat na planach moich programów współpracuję z pannami młodymi i nauczona doświadczeniem wiem o tym, że nawet najpiękniejsza suknia ślubna to dopiero połowa sukcesu, jeżeli chodzi o ślubną stylizację. Piękna suknia nie jest w stanie obronić złej fryzury i złego makijażu. Dlatego na fali tych doświadczeń postanowiłam przygotować dla Was coś absolutnie wyjątkowego. Ślubny moodboard to indywidualny projekt fryzury i makijażu stworzony dla każdej z Was, która zakupi suknię ślubną z mojej kolekcji. Chcecie wiedzieć, jak to działa? Zobaczcie! To jest Kasia. Kasia zdecydowała się na suknię z mojej kolekcji numer 19009, czyli dokładnie na ten model. Konsultantka ślubna w przymierzalni zrobiła jej zdjęcie w wybranej przez siebie sukni i to zdjęcie z opisem ślubu Kasi trafiło do mnie. Teraz ja wraz z ekspertami, z którymi na co dzień pracuję w telewizji przy wszystkich moich programach, stworzę specjalnie dla niej indywidualny pomysł na stylizację. Ufam im niezmiernie, bo tworzą cuda i jak pewnie widzieliście w moich programach Metamorfozy, dzięki nim są spektakularne, więc lecę na spotkanie z nimi. Kasia i Bartek od wielu lat pracują z bohaterkami moich programów, ale zajmują się również stylizacją gwiazd polskiego show biznesu. Wspólnie ustalimy fryzurę i dobierzemy makijaż dla Kasi. Proces doboru nie jest łatwy. Musimy przeanalizować urodę panny młodej, suknię, klimat wesela i jej upodobania. W doborze fryzury ważne jest znalezienie równowagi z suknią i z posturą Kasi. Bierzemy pod uwagę nawet porę roku, po to, by fryzura utrzymała się przez całe wesele. Musicie wiedzieć, że wiele fryzur prezentowanych na zdjęciach w internecie nie utrzyma się nawet 5 minut w szalonym tańcu. Upięcie dla Kasi jest propozycją realnej i możliwej do wykonania fryzury. Makijaż został stworzony na FaceCharcie wraz z opisem, aby Kasia lub osoba wykonująca makijaż dokładnie wiedziała, jak go odtworzyć. Bartek zaproponował bardzo naturalny i świetlisty look. Brwi podkreślił delikatnie, a wiemy, że niektórzy lubią z tym przesadzać. Nie rekomendujemy na długie wyjścia pomadki matowej, gdyż kolejne warstwy wyglądają mało estetycznie, a usta lubią wysychać. Cały kolaż stylizacji Kasia dostaje na maila wraz z opisem, na co zwrócić uwagę. Oprócz rekomendacji przesyłamy też moc dobrej energii i uśmiechu. Kasia to piękna, młoda kobieta, więc jestem przekonana, że efekt końcowy zrobi wrażenie. Izabelo, bardzo dziękuję za pomoc. Dziękuję za moodboard. Skorzystałam z wszystkich Twoich rad. W Twojej sukni czuję się pięknie i tak wyglądam. Dlatego ruszam na swój ślub i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, buziaki!